Siemka, ja jestem Adacho i mimo tego, że rozdział 93, który opowiadał o poprzedniej części walki Goku z Vegetą w głównym wątku Manki Dragon Ball Multiverse był praktycznie 7 miesięcy temu, to emocje jeszcze nie opadły. Przynajmniej ja z niecierpliwością czekałem na kontynuację tego głównego wątku, ponieważ tak jak mówię, rozdział 93 to był ostatni rozdział, który opowiadał o głównym wątku. Potem mieliśmy dwa rozdziały związane z tymi wydarzeniami, co by było na Ziemi, gdyby tam nie było Goku, także dzisiaj rozdział 96, którego okładkę już znamy praktycznie od 3 miesięcy, bo ten rozdział, który dzisiaj będziemy czytać, rozdział 96, jest dość długi i on naprawdę długo powstawał, bo tak jak zazwyczaj te rozdziały mają 30 maksymalnie paneli, tam 20 parę czasami, to ten rozdział, z tego co przeczytałem, z tego co tutaj widzę, nawet nie przeczytałem, po prostu widzę na stronie Multiverse, ma stron 40, także nie będę tutaj przedłużał, zerkniemy sobie co tam się dzieje. Przygotowałem wam przypominajkę odnośnie tego co działo się ostatnio, to była animowana manga, to była animowana strona. Goku i Vegeta stanęli naprzeciwko siebie i tutaj mieliśmy tę animowaną stronę, prawda, która pokazała nam tę walkę, tak naprawdę całą nam walkę pokazała, jakby nie patrzeć, bo mieliśmy start i koniec i znaczy, czy ta walka się skończyła, nie wiem, no ale nie będę wam już tutaj tego streszczał, jak nie pamiętacie, to sobie przeczytajcie. Jedna informacja, linku w moim opisie do Multiverse nie znajdziecie. Powtarzam to za każdym razem, bo YouTube coś tych linków nie lubi i po prostu mi blokuje filmy, nie wiem dlaczego. Nie wiem, coś ze stroną może jest nie tak, YouTube jakoś dziwnie wykrywa tę stronę jako stronę niebezpieczną, nie mam pojęcia dlaczego, ale dobra, mniejsza, rozdział 96, który jest naprawdę bardzo długi i mam nadzieję, że ta walka się nie zakończy, ponieważ tak naprawdę, no, co miałoby się dziać przez te 40 paneli, jeśli mamy Goku i Vegetę na okładce? To nie jest koniec walki. Dobra, no to następny pojedynek, mówi jedna warga. O, odczekaj te 30 sekund. Już się nie podniesie. Jak się nie podniesie? Przecież mówimy o Vegecie. Nawet nie wiem, czy tutaj mam kibicować Vegecie, szczerze mówiąc. Ja już jestem pogodzony z tym, że to Goku wygra, bo ja już wiele razy mówiłem, że nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby Goku nie doszedł do finału. To jest półfinał, prawda? Nie będę teraz zerkał na drzewko, bo być może tam będą spoilery odnośnie tej walki, ale ja już wiele miesięcy temu mówiłem, że dla mnie finał tego turnieju to będzie Goku kontra Xixi. Więc wydaje mi się, że tutaj Goku przejdzie dalej, tylko mam po prostu nadzieję, że Vegetę potraktują sprawiedliwie. Ale jestem wręcz pewien, że Vegeta zostanie potraktowany sprawiedliwie. To jest manga Multiverse. W ich nowym stanie prawie nie wydzielają żadnej energii. Nie mogę ocenić, czy mają jeszcze zapas, czy już nie, mówi Gohan. Pamiętacie, co działo się ostatnio? Goku i Vegeta walczyli tak naprawdę w czymś, co można porównać do tej formy Saiyan Beyond God, tylko że tutaj bez boskiej ki. Odblokowali wszystko, całą swoją moc, bez transformacji. Można powiedzieć, że taki w sumie Mystic Goku i Mystic Vegeta, tylko że bez żadnego rytuału. Mają zapas! Umiesz wyczuć? Wcale nie! Tato, wstawaj! Wygrasz! Wiem o tym! To czas na rewanż! Padłeś, powstań! Nawiązanko do starej reklamy Powerade'a. Dajesz czadu, ojciec! Wykrzykuje Trunks. Razem z Brą. Vegeta? Ty co jest? Vegeta nawet nie wstaje, on po prostu zaczyna lewitować. 6, 5, 4, odliczanie trwa, ale Vegeta nagle zaczyna lewitować jak dosłownie Vince Staples w teledysku do Lift Me Up. Goku się dziwi temu, co widzi, a Vegeta gni... Gni? To jest jakaś onomatopeja szczerzenia się z radości, czy co? Ale Vegeta tutaj atakuje Goku, okej, dobra, miałem nadzieję, że tutaj to jest jakiś powrót do gry, a nie dziwne pokazanie tego, że Vegeta godzi się z porażką. Także okej, Vegeta widzę tutaj wystrzeliwuje jakąś kulę w stronę Goku, który uśmiechając się próbuje ją przepchać. To już jest chyba walka, która... Zobaczymy, czy w sumie będzie pokazana w takim tempie, żeby postronne osoby mogły ją śledzić, bo pamiętacie, że tak naprawdę nikt praktycznie, z wyjątkiem paru osób, które mają nadnaturalne zdolności i bardzo wyostrzone zmysły, nie był w stanie śledzić tej walki, która w ostatnim rozdziale zajęła prawie 30 paneli, a tak naprawdę trwała w tamtym świecie pół sekundy. Także Goku i Vegeta przepychają się tą kulką, ale Goku w końcu postanawia ją przepołowić. I te dwie części są wyrzucone. Bardzo ciekawy widok, powiem wam szczerze. Zawsze ta kula, która jest przepychana w Dragon Ball, mówię ta kula, w sensie chodzi o to, że zawsze jak ktoś się przepycha jakąś kulą, to albo ona jest wyrzucona w powietrze i tam wybucha, albo nie, albo po prostu wybucha na rękach przeciwnika, albo przeciwnik jest w nią złapany. Rzadko bywały takie sytuacje, nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żeby... Chodzi mi tutaj czysto o choreografię, żeby ta kula została rozdzielona. Bardzo ciekawy pomysł, bardzo mi się to podoba. W sensie z takiego, powiedzmy, choreograficznego punktu widzenia, bo wydaje mi się, że dla fabuły to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Chyba że Vegeta wykorzysta ten... Chyba już widzę, że nie wykorzysta. Chciałem powiedzieć, że może wykorzysta tę okazję, że wiecie, Goku niszczy tę kulę na dwie części, a Vegeta wtedy wskakuje środkiem. Vegeta i Goku
Czekajcie, oni próbują odbić te dwie części w swoją stronę, czy o co tu chodzi? Tak to wygląda, jakby się zamachiwali i obaj doskoczyli do tych dwóch części, które powstały z tej jednej większej sfery ki, ale nagle coś zwraca ich uwagę, myślą sobie, szlak! Wybraliśmy tę samą! No to chyba teraz będziemy mieli wybuch faktycznie. Goku i Vegeta wybrali tę samą, czyli faktycznie chcieli kopnąć te kule energii w swoją stronę. Bardzo fajnie to zostało zobrazowane, że jeśli jedna osoba by kopnęła te kule energii, być może dodając trochę własnej energii do tego, to ona by zachowała się jak taka piłka, ale przez to, że ścisnęli ją z dwóch stron, to już powiedzmy ta powłoka tego nie wytrzymała i ki po prostu eksplodowała. Bardzo ładnie to jest rysowane. Oczywiście, jak widzicie tutaj na dole, Asura jest rysownikiem Salagier, jeśli chodzi o scenariusz, tutaj się popisuje. Także Dragon Ball Multiverse, no proszę bardzo, Asura to jest rysownik. Asura to jest rysownik wszechświatów. Wszystkich wszechświatów to jest rysownik. No i obaj zostali złapani w ten wybuch. Bardzo się cieszę, że tutaj jeszcze jakaś walka się nawiązuje, bo po ostatnim rozdziale, po tym jak zakończył się ostatni rozdział, ten Goku, który patrzył, można powiedzieć, nawet z takim politowaniem w stronę Vegety. W sensie, niektórzy mówili, że może z politowaniem, niektórzy, że Goku jakby docenia to, że ma takiego rywala jak Vegeta i uśmiecha się po prostu na myśl o tym, że to była naprawdę dobra walka. I cieszy się na przykład, że Vegeta walczy z nim w taki sposób jako rywal, a nie jako osoba, która chce go za wszelką cenę zabić albo prześcignąć. Wiecie, ten uśmiech można było zinterpretować na wszystkie sposoby, ale fakty były takie, że Goku stał, a Vegeta leżał, więc cieszę się, że tutaj dalej mamy ciąg dalszy po prostu tej walki. Auć, wzrok aż mi się zamglił, mówi Goku. Już chyba nie muszę wspominać o tym, że też jestem wielkim fanem tego, jak tutaj są pokazywane obrażenia. I widać, że te postacie nie tylko atakują, a te wszystkie ataki, które przyjmują, to po prostu się, to spływają po nich jak po kaczce. Tylko oprócz tego, że wyprowadzają potężne ataki, to też przyjmują potężne ataki. I widać tutaj, że oni są, no niezwykłymi ludźmi, ale taki tekst, że Goku się wzrok zamglił, to pokazuje, że ta walka ma faktycznie dużą skalę. Dajesz, tato, nie powiedziałeś jeszcze ostatniego słowa, krzyczy Goten. On już nie daje rady, wygrasz, wykrzykuje pana. Z drugiej strony rodzina Vegety. To chyba Goku już nie daje rady, wykrzykują Trunks i Bra. Zobaczcie, obaj wstają i wymieniają się, no właśnie takimi, wydaje mi się, że sympatycznymi uśmiechami. Tutaj nie ma jakiejś złości w ich stronie. Myślę, że tutaj te uśmiechy są wyrazem takiego uznania w drugą stronę, albo po prostu cieszą się z dobrej walki. Tak bym to zinterpretował. Pamiętajmy, że to są Saiyanie, oni kochają walczyć. Więc to jest moja interpretacja. Wydaje mi się, że dość prawdopodobne. Jestem ciekaw, czy tutaj zobaczymy kolejny animowany panel. Byłbym bardzo zadowolony, gdybyśmy zobaczyli animowany panel, bo to robi zawsze dużą robotę. Już dwa razy mieliśmy coś takiego. Vegeta i Goku zderzają się pięściami. Obaj się cieszą pod nosem. Ach, teraz daje radę śledzić ich ruchy. Ciekawe, czy to jest kwestia tego, że być może już są wolniejsi, już są na tyle zmęczeni, że postronni widzowie są w stanie po prostu nadążać za tymi ruchami. Podejrzewam, że nie wszyscy, no na przykład jacyś normalni widzowie, jakieś wargasy, to może nie są w stanie tego wszystkiego widać, no ale taka pan na przykład, która tutaj tego początku walki nie widziała, a teraz już mówi, że jest w stanie nadążyć za ich ruchami. No i to Goku tym razem uderza Vegetę w brzunio. Wygląda to na naprawdę silne uderzenie, ale Vegeta chwilę później oddaje. Co tu się w ogóle dzieje? Ja już się martwię, że Vegeta otrzymał naprawdę no mocnego łokcia tutaj w okolice brzucha, w okolice nawet bym powiedział splotu słonecznego. Po twarzy Vegety widać, że ten cios naprawdę zrobił na nim wrażenie, ale chwilę później, ależ tutaj podoba mi się to uderzenie. To jak Asura narysował odchyloną głowę Goku, to jest po prostu piękna sprawa, no genialna dynamika. Czuć po prostu siłę tych ciosów, to mi się podoba. No i kolejne wymiany ciosów. Goku znowu trafia Vegetę, znowu łokciem. Co on kurwa, Tony Ferguson się odpalił z tymi łokciami i tym razem w tył głowy, to jest halo, to jest niesprawiedliwe, nielegalne, nie można bić w tył głowy, ale Vegeta nie traci przytomności, mało tego, przechodzi do kontrofensywy i wyprowadza również, nie, to nie jest łokieć, tutaj po prostu takiego podbródkowego, tylko że nie pod brodę, tylko właśnie tutaj na wątrobę taki uppercut. Goku cały siny, on dosłownie zaczyna pluć krwią, mimo wszystko nie wątpię, że to on wygra tę walkę. No po prostu wiem, że tak to się skończy, no po prostu wiem, że Goku wygra tę walkę. Będę naprawdę bardzo zaskoczony, jeśli Vegeta wygra tę walkę. Ja w to nie wierzę po prostu. Po prostu wiem, że Goku wygra tę walkę. No zobaczcie, tutaj po prostu Asura chyba postanowił porysować troszeczkę naszych dwóch bohaterów z bliska. Ależ tutaj obrażenia. Obrażenia. Nikt się nie obraża. Ja się na pewno nie obrażam za taki rozdział. Za takie rysunki. Obrażenia tutaj są, ale nie w tym sensie. Goku wykopuje Vegetę. Ten
dosłownie niczym w filmie z Brolim, też tak został raz wysłany przez Broliego, prawda, i po lodzie tak sunął, w ten sposób tutaj podobnie sunie, i podczas gdy Vegeta opanowuje swoją pozycję i rusza w stronę Goku, ten już leci w jego kierunku, ale to Vegeta wyprowadza kopnięcie, no nie spodziewałem się tego, nie chwila, on nie wyprowadza kopnięcia, on kopie kamyka w brodę Goku. Zanim się tak naprawdę spotkali w powietrzu, to Vegeta kopnął kamień, który dosłownie z prędkością prawdopodobnie pocisku z pistoletu trafia Goku prosto w twarz, aż odchyla brodę kolejny raz Goku pod naciskiem tego uderzenia. Oj, wygląda na to, że tutaj chyba to uderzenie kamieniem w brodę zamroczyło trochę Goku i Vegeta wykorzystuje ten moment, teleportując się nad niego i chyba wykonując jakiegoś potężnego Final Flasha. No jeśli chodzi o pozycję, którą Vegeta przyjmuje przy wykonywaniu tego ataku, to nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że jest to Final Flash, ale czy w ogóle arena to wytrzyma? Przecież on jest puszczony bezpośrednio w ziemię. Vegeta nie! Vegeta nie! Miałem nadzieję, że to trafi. Chciałem zobaczyć, jak Goku sobie poradzi z przytankowaniem tego... Ej, Goku włącza Super Saiyaninę? Nie, chwila, moment. Jego włosy są narysowane w taki biały sposób, ale wydaje mi się, że to może być kwestia tego, że światło tak go tutaj oświetla. Chociaż, kurczę, jego włosy faktycznie są rysowane na biało. Może faktycznie Goku tutaj się przetransformował, tylko że oni przecież tak naprawdę korzystali z tej mocy Super Saiyan różnych bez transformacji. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. No, Goku poprawia... krok, w sensie nie, że za jaja się łapie, tylko że staje pewnie na nogach i te kamehameha, którą próbuje zablokować ten atak Vegety, ten Final Flash Vegety, wystrzeliwuje w bardzo podobny sposób, jak w sumie mieliśmy w Saiyan Saze, tylko że tam było Beam Struggle kamehameha kontra Galick Gun, a tutaj mamy Final Flash kontra kamehameha i nagle Goku... Ojeju, co on tutaj robi? Nagle... No nie mówcie mi, że on jakiś Ultra Instynkt tutaj włączy, nagle się opanowuje, zamyka oczy, uspokaja oddech. No i on coś zaraz tutaj odwali. To zaraz coś się stanie. Ja coś czuję po prostu, że on coś zaraz zrobi. Nie! Co jest? Jego ręce zaczynają pękać. A Jezus Maria, myślałem, że to jego ręce zaczynają pękać, a w końcu po tylu latach frotki Goku pękły. No nie wierzę. Kawałki materiału, które on miał na nadgarstkach przez tyle lat, w końcu pękły. Aż Vegeta się dziwi. Co jest? Mój atak jest aż tak silny? A czemu tutaj, zobaczcie, czemu ten atak Goku jest taki malutki? Ten Final Flash Vegety jest tak olbrzymi, a ten atak Goku jest tak cieniutki? Ty, o! Ja już chyba wiem, co się stało. Tak myślę, że Goku po prostu skondensował ten promień, przez to on był mocniejszy. Jak na przykład ze strumieniem wody, prawda? Jak na przykład laser, prawda? Wydaje mi się, że tutaj podobna rzecz się właśnie stała. Goku skondensował tę energię, która tak naprawdę nie stała się słabsza, tylko na mniejszej powierzchni została wysłana, z mniejszą średnicą i przez to jest mocniejsza i przebiła się przez ten silny, ale nie aż tak gęsty Final Flash, tak bym powiedział. Bardzo ciekawa opcja, jeśli to będzie to, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie o to chodzi. Patrzcie, co się dzieje, dosłownie gwiazdka z nieba, Vegeta! Pomyśl życzenie, oj! To już chyba nie ma sensu, żeby myśleć tutaj życzenie. Trzeba po prostu uciekać, bo jeśli go to trafi, to wydaje mi się, że zostanie przedziurawiony bardziej niż przez Makanko Sapo Piccolo. Odbił to normalnie! Ty, ja się tutaj jaram, że Goku wymyślił jakiś atak, a Vegeta to po prostu odbija mieczem! To nie jest rzecz, która jest nowa. I chciałem wam to powiedzieć w jakimś filmie, zrobię taką malutką dygresję właśnie związaną z Dragon Ballem. Chciałem wam to powiedzieć w jakimś filmie związanym z na przykład jakimiś takimi rzeczami, które mogły wam umknąć w związku z Dragon Ballem. Na pewno wiecie, że Vegito, fuzja Goku i Vegety poprzez Potary ma ten miecz, prawda? Z ki. No to jest popularna sprawa, pokazywał to wiele razy. Ale to nie jest tak, że to jest technika, którą wymyślił sobie Vegito, bo to jest technika Vegety, którą mogliśmy zobaczyć chociażby na turnieju mocy w Mandze, kiedy Vegeta, wylatując poza arenę, użył tego miecza, żeby wbić go w arenę i powiedzmy za pomocą jego sprężystości wrócić z powrotem na plac boju. Więc tak naprawdę jest to technika Vegety, która pojawiła się w kanonie i nie jest to coś ekskluzywnego dla Vegito. Być może dla niektórych jest to nowość, bo nie czytała mangi, a dla osób, które czytały mangi, może wam to umknęło, że tak naprawdę miecz Vegito to jest miecz Vegety. Patrzcie, Goku jaki zdyszany! Vegeta zresztą też, ale ten atak, kurczę, wydawało mi się, że zrobi większe wrażenie na Vegecie. Nie, że mu nie kibicuję, ale miałem nadzieję, że chociaż zostanie pokazane, co by było, gdyby Vegeta nim trafił, że zostanie tak dziabnięty i zrani go w taki sposób, że będziemy mogli pomyśleć, okej, gdyby został tym trafiony, to byłoby po walce. Ach, więc oni też tak potrafią. Pff, myśli sobie Vegito.
Okej, po raz kolejny zderzają się pięściami. Zobaczcie, tutaj pan przypomina sobie gorzej narysowane rozdziały Multiverse. Ja już nie pamiętam, o co tutaj chodziło. Może będzie jakaś notka? Nie. Pan przypomina sobie, ale zajebiście ten Asura rysuje. Dobrze, że już nie muszę oglądać tych poprzednich rozdziałów. Nie no, miało to swój styl, ale kompletnie nie Dragon Ballowy. Już nie pamiętam, o co tam chodziło. Tutaj Goku i Vegeta też walczyli w jakiś sposób. Może chodzi o walkę Majin Vegeta? Już nie pamiętam. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Uśmiecha się, zobaczcie, uśmiecha się. Może chodzi o to, że kiedyś oni walczyli ze złością, a teraz walczą jako po prostu dla sportu, o tak bym powiedział. Pan ściska długo krótek, Gohan widząc to cieszy się, bo widzi, że pan jakby wie, że oni walczą dla sportu, a nie dlatego, że się nie lubią. Vegeta i Goku, patrzcie, kolejny raz zderzają, w zasadzie już się przepychają, nawet to nie ma tutaj żadnego zderzenia, po prostu przepychają się z uśmiechami wymalowanymi na ich twarzach. Zderzenie pięści, zderzenie kolan, mam nadzieję, że ich prąd nie przeszedł, bo to jest po prostu jedno z najgorszych uczuć. Goku trafia Vegetę w korpus, no nie widzimy tutaj nawet jego twarzy, no zresztą nawet gdybyśmy mogli zobaczyć, to raczej ta mimika by się nie zmieniła. No ilość po prostu kadrów, w których mamy wymianę ciosów, jakieś pokazane obrażenia, uderzenia, panele, w których dosadnie jest nam pokazywane, że Goku i Vegeta tak walczą, walczą, ta walka trwa, ta walka cały czas wygląda tak, jak wygląda. No jest olbrzymia, bardzo dużo tutaj jest paneli, tak naprawdę nie ma tutaj... Jest choreografia, nie ma fabuły, bym powiedział. O, znaczy, wiecie, są jakieś techniki, Vegeta zrobił miecz, Goku zrobił skondensowaną Kamehameha, ale jeśli chodzi o fabułę, no to tutaj tak naprawdę rozstrzygnięcia jeszcze nie ma, więc możemy po prostu podziwiać kunszt Asury i choreografię tej walki, która oczywiście jest rewelacyjna, bo nie mamy tutaj zwykłych uderzeń, zwykłych kopniaków, tylko widać tutaj, że ta walka jest ładna i składna, że tutaj mamy tak naprawdę kombinację uderzeń, że jedno uderzenie sprawia, że przeciwnik zachowuje się w jakiś sposób i na tę sytuację musi zareagować w określony sposób, a nie po prostu, wiecie, stop klatki, wymiany ciosów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście takie też się pokazywały, ale to jest tylko, można powiedzieć, że taka zapchaj dziura. Więc tutaj Goku i Vegeta zderzają się po raz kolejny głowami. Bardzo ładny kadr, naprawdę nie wiem, czy to nie pójdzie na miniaturkę, bo jeden z fajniejszych kadrów. Ależ tutaj to mi się jeszcze bardziej podoba. Wiecie, do czego to jest nawiązanie? Przecież oni się tak zderzali głowami podczas Majin Buu Sagi, kiedy Majin Vegeta walczył z Goku. Też była taka scena, że się tak po prostu złapali i uderzali głowami. Dum! Dum! I jeszcze była ta nuta. Te-to-te! Te-to-te! To-te-te! Te-to-te! I mimo tego, że te zdarzenia dyniek tutaj nie wskazywały na faworyta, to Vegeta wyprowadza kolejny czysty cios. Goku mimo wszystko nie upada. No, nadal słania się na nogach. Można powiedzieć, że robi taki chicken dance. I kiedy Vegeta próbuje poprawić, to nie trafia, bo Goku paruje ten cios. Znowu łokciem? O co tu chodzi? On chyba łamie jego dłoń. Nie mówcie, że on złamał jego dłoń. Nie. To wygląda, jakby Vegeta miał złamaną dłoń. Nawet mamy krak. Tak, złamał jego dłoń. Ale patrzcie, co robi Goku. Próbuje go zaatakować, ale Vegeta łamie jego dłoń głową. Mamy kolejne złamane dłonie. Krak. No tutaj ewidentnie ta onomatopeja sugeruje, że tutaj jakieś kości pękły. Lewym sierpem tym razem atakuje Vegeta, dosłownie okładając Goku prosto w twarz. Power slapa mu zaaplikował. I przechodzi do ofensywy. No nie mówcie mi, że Vegeta tutaj... Zakończy te... Nie. Zobaczcie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Vegeta nie zakończy tej walki, ale przynajmniej wyżyje się troszkę na Goku. Ostatni cios. Czy to będzie ostatni cios? Co? Vegeta miał go uderzyć. Na odwrót tutaj miało być. Vegeta się zamachuje po tym, jak wyprowadził kilka czystych ciosów prosto w Goku. A to Goku go uderza w twarz i to wygląda tak, jakby to tak było rysowane, jakby to już był koniec tego rozdziału. Bo już widzę, że panele się powoli kończą. Niby człowiek wiedział, a jednak się trochę łudził. Ale Vegeta upada z uśmiechem na ustach. Ten ostatni, to w zasadzie przedostatni panel, jak widzimy Vegetę na dole tutaj. I... Początek odliczania! 1, 2, 5, 6. Halo, a gdzie 3, 4? Co tu ma być? wiem, są po prostu przerwy. 9, 15, 16, 21, 24, 25, 29. Goku jest w stanie ustać. Wszyscy patrzą w milczeniu. Son Goku wygrywa tę walkę. Fiu! I upadł na ziemię. Wygrał. Mało brakowało. Mówi bra. Trunks bije brawo. Jeśli syn Vegety bije brawo i jest w stanie pogodzić się z rezultatem tej walki,
to co ja mam powiedzieć? Ja też oczywiście muszę być brawo. Brawo, to była dobra walka. Zobaczcie, jak Goku wygląda. No to, tak właśnie, tak właśnie. Jeśli uda mi się opanować ten stan, to nie będę już się musiała bać agresji związanej z Super Saiyaninem, myśli sobie Bra. Zawieram komórki Saiyan. Powinienem być w stanie zrobić to, co oni. Nie wydaje się to wcale takie trudne. Myśli Cell. Każdy tutaj czegoś się uczy w ogóle. Pan myśli sobie, to absolutnie fajniejsze niż Super Saiyan. I to tak jak tatuś, poproszę, żeby mnie tego nauczyli. No tak, Gohan, tak jak mówię, właśnie ma coś w stylu tej mocy. W zasadzie to Goku i Vegeta wymyślili coś w stylu Mystic Gohana, Ultimate Gohana. Biedny Vegeta. Tamten Vegeta jest co? 100? 1000 razy silniejszy niż ty? Może nawet 10 tysięcy? Kakaroto z innego świata naśmiewa się ze swojego Vegety. Milcz, uporczywa plamo. Przypominam ci, że twój odpowiednik jest od ciebie jeszcze więcej razy silniejszy. Jak tym skurwielom się to udało? Vegeta tutaj ma dosłownie ból dupy! Wcale nie mieli ode mnie więcej przeciwników, którzy mogliby ich zmotywować. Nawet mniej! Pozostają nieskończenie słabsi ode mnie, ale nie mogę pozwolić, żeby mnie dogonili. Haha, Vegito tutaj pali się dupka. Co, boli cię potężny Vegeta, co? Z mieczem z ki. Ci Saiyanie są imponujący, mówi Krillan. Wspaniała moc w służbie dobra pozwoliła im przekroczyć swoje ograniczenia w każdym aspekcie. Ty, Tenshinhan, po polsku. Nie no, ładnie po polsku powiedział, ale to... Tenshinhan to dosłownie jakimś poetą jest. Wspaniała moc w służbie dobra pozwoliła im przekroczyć swoje ograniczenia w każdym aspekcie. Kto tak mówi? Nikt tak nie mówi. Tenshinhan tak mówi. Nie, no cię, żartuję, bardzo ładnie powiedział. Ach, to jest dobre, Yamcha sobie zapisuje to w notatniku? Yamcha, nie sądzę, żeby jakakolwiek ilość notatek pozwoliła ci osiągnąć taki poziom. Wnerwia mnie ten Son Goku, mówi 17. Mnie też, mówi 18. Ci Saiyanie są imponujący, prawda? Wspaniała moc w służbie dobra pozwoliła im przekroczyć swoje... Ej, zajebiste. Yamcha powtarza tę stronę. Aha, on zapisywał to, co powiedział Tenshinhan. Okej, okay, dobra. Zwracam honor. To, co powiedział ten Shinhan, było faktycznie nienaturalnie pompatyczne, ale teraz fajnie to zostało obrócone w gagową scenkę. Wspaniała moc w służbie dobra pozwoliła im przekroczyć swoje ograniczenia w każdym aspekcie. Daje do myślenia. Zajebiste, zajebiste. Ty, czy. A, tutaj Namechanin go, patrzcie, Namechanin go uleczył. Ja myślałem, że Goku nagle go leczy. Goku też jest uleczony, wstają i podają sobie rękę. Brawo! Brawo, no piękny kadr, wow, ależ to, wiem, że to się chyba nie wydarzyło, ale tak mi się robi cieplutko na serduszku, jak widzę ten kadr, w którym oni sobie podają rękę. O, ty, chłopaki, ja nie mam takiego kompu... Patrzcie, jakie tu jest nawiązanko do tego sławnego! Ej, Vegeta, ty bierzesz tych po prawej, ja biorę tych po lewej! Ja pierniczę, jakie tu jest nawiązanko, ależ tu jest nawiązanko! Dobra, czekajcie. Oni tutaj jeszcze gadają ze sobą. Jak nazwiemy tę przemianę? A po co ją nazywać? To powinien być nasz normalny stan. Zatem Super Saiyanin normalny. Skoro chcesz. Słuchaj, walisz celniej niż kiedyś, nie? Wal, żeby zabić. Efekt bardziej przygniata. Zaskoczyłeś mnie tym uderzeniem w szyję. W czasie lotu masz fatalną obronę. Powinieneś nad tym popracować. A ty ciągle nie chronisz właściwie swoich nóg. Nie są kluczowe, nie bronię ich. Vegeta skipuje dzień nóg. Potwierdzone info. Przez to zbierasz obrażenia. Walić to. Są obrażenia i są obrażenia. A ile tych obrażeń ci trzeba, żebyś się ruszył? Na przykład twój kopniak w żebra? To poczułem. A, byłem pewien, że je zauważysz. Myślałem, że popełniłem straszny błąd. No, zauważyłem, ale nie miałbym go jak uniknąć. Było doskonałe. Nic nie jest doskonałe. To kiedy rewanż? Jak popracujesz nad obroną w trakcie lotu. Ja pierdolę, co tu się wydarzyło? Autentycznie ta wymiana, te dwa ostatnie panele... To jest absolutny pik Dragon Ball Multiverse. Tamten rozdział wydaje mi się, że podobał mi się bardziej pod kątem choreografii, tego co tam się działo, ale rozstrzygnięcie tej walki... To nie jest koniec, nie? Nie jest koniec. Rozstrzygnięcie tej walki to jest mistrzostwo. Mistrzostwo. 10 na 10. Walka była całkiem niezła, ale czemu walczyli w zwolnionym tempie, w stanie, nad którym panuję, odkąd mam 5 lat? Ty, o co jej chodzi? Z kim ty jest? Co to jest? Co to za baba? Porządnymi wojownikami wszystko przebiega dobrze, co? Gast i Xixi też nigdy nie sprawiali problemów. Założę się, że turniej skończy się bez najmniejszego problemu, mówi Wąsacz Janusz. Xixi. To ten Xixi, którego znam. Nawet jeśli musiałbym złamać wszystkie zasady turnieju, muszę go koniecznie zniszczyć na zawsze, myśli sobie Elder Kaioshin? Baba w ciąży? A, wreszcie jesteście, wołam od godziny, zaraz wyjdzie. A, ależ tak. Ma pani zabawnie przezroczyste jajo. To nie jest jajo!
Czyli co, że co, ona rodzi? I to jest koniec, bo chyba tutaj jest napisane tak, że od 1 grudnia zaczyna się seria 3 minut. Nie. No mniejsza, walka się zakończyła, nawet jeśli ten rozdział się nie zakończył. Zakończmy sobie na tym, o. No jestem mega fanem tego, co tu się wydarzyło. I tak jak mówiłem, w zasadzie skończyło się tak, jak myślałem, że się skończy. Czyli Vegeta zostanie potraktowany bardzo, bardzo sprawiedliwie, ale Goku mimo wszystko wygra. Brawo. To nawiązanko tutaj jeszcze. Nawet w ostatnim rozdziale było nawiązanie do tego uderzenia, jak Goku uderzył Vegetę w Saiyan Sadze, tam używając Kaiokena w ich walce. I w poprzednim rozdziale to Vegeta uderzył Goku w taki sposób, jakby nawiązując właśnie do tamtego kadru z oryginalnej mangi. A tutaj... Wow! No niesamowity rozdział. Naprawdę najlepsza walka w tej mandze. Na tym turnieju najlepsza walka? W mandze najlepsza walka? O co tu chodzi? Multiversu gotowało obiad sześciodaniowy. Brawo! Wow. Homage to Mac Jamie. Patrzcie. To kultowe zdjęcie Goku i Vegety zderzających się pięściami zostało stworzone przez artystę Jamiego La... Nie będę czytał jego nazwiska. W 2009 roku. No dobrze, tyle jeśli chodzi o ten rozdział. Walka w tym rozdziale była naprawdę satysfakcjonująca. Chociaż mam wrażenie, że w ostatnim rozdziale troszeczkę działo się więcej pod kątem choreografii. Jakby tutaj trudno porównywać, bo oba te rozdziały były niesamowite. Ale konkluzja tej walki... To, co tutaj zobaczyliśmy na samym końcu, to podobało mi się najbardziej. Niesamowite nawiązanka, niesamowity respekt między wojownikami, którzy zasługują na wszelkie wyrazy uznania. Także mam nadzieję, że wam się moje umówionko podobało. Mi się ten rozdział podobał, jeden z najlepszych rozdziałów Dragon Ball Multiverse. Jeśli wam się mój film podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Pamiętam o mangach 321Y i Namekusein Densetsu, będę je niedługo nagrywał, także bądźcie po prostu cierpliwi. Okej, tyle. Miłego dnia wam życzę i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ciao.